Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, po wykasowaniu swoich wpisów odezwał się znów ponownie nasz pan Rafałek, kochany. Pan Rafał znów tutaj pisze teraz, że bardzo boli mnie aż do łez jego komentarz do Rzymian 2:10-8. No, mówiliśmy o tym, prawda, więc poruszymy go sobie jeszcze raz. W odpowiedzi na to właśnie, że niby mnie ma boleć do łez nas, bo to pisze do pana Artura, czyli ja z panem Arturem mamy wielce płakać nad tym, co on tutaj wymocił. Moi drodzy, co pisze pan Rafał? To jest Rzymian 10:8-10. Więc przeczytajmy to sobie. Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim, a jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami do zbawienia. No i teraz tutaj pan Rafał w swoim elaboracie na 5 stron pisze: Panie Albercie, kłania się gramatyka. No jak już tutaj protestanci piszą o gramatyce i to już wchodzimy w tą właśnie taką pseudonaukowość, to już mi się śmiać chce. No i zaraz sobie zobaczymy tą naukowość pana Rafała. Kłania się gramatyka. Jest coś takiego jak czas dokonany i niedokonany. Czynność, którą zrobisz i jej skutek. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, czyli dokonasz czynności, wyznania, to skutek tej czynności jest taki, że osiągniesz zbawienie. A więc tutaj, panie Rafałku, jakbyś się zastanowił, pogrążasz sam siebie, bo wychodzi na to, że zbawienie nie jest za darmo, tylko jest za dokonanie czynności, tak? Jest zbawienie za wyznanie ustami, tak? A więc za dokonanie jakiejś czynności, a nie za frajer. Widzisz? Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, czyli dokonasz czynności wyznania, to skutek tej czynności jest taki, że osiągniesz zbawienie. A więc nie jest za darmo, bo muszę coś zrobić, dokonać czynności. Idźmy dalej. A więc czynność i skutek tej czynności. Nie, bo przecież ma być za darmo, Rafałku. Wiara plus nie istnieje dla ciebie. A tu masz wiara plus wyznanie, o, widzisz? Więc nie jest za darmo. No ale dobra. Wyznanie i skutek tego wyznania to osiągnięcie zbawienia. Osiągniesz zbawienie, tu jest czas dokonany, nie jest on rozciągnięty w czasie. Rozumiesz po polsku? Tak, panie Rafale, ja rozumiem po polsku, tylko widzisz, do Słowa Bożego trzeba też rozumieć Słowo Boże, a nie tylko polski. A więc jak już trochę poznaliśmy gramatyki, to wyraźnie, panie Albercie, osiągniesz to wyrażenie, panie Albercie, osiągniesz zbawienie, to coś innego niż będziesz osiągał zbawienie. W gramatyce jest czas dokonany i niedokonany. I teraz tutaj, to będziemy czytać fragmenty całego wywodu, to nie ma co czytać, strata czasu. Pan Rafał tutaj przytacza znaczenie słowa osiągnąć, osiągać, słownik języka polskiego z PWN-u. No i znaczenie. Znaczenie pierwsze, uzyskać coś, zgadza się. Znaczenie drugie i trzecie, Rafałku cię już pogrąża. Bo drugie znaczenie to jest dojść, dobiec i tym podobne do miejsca będącego celem. I trzecie znaczenie, dojść do pewnego momentu w rozwoju, będącego często kresem możliwości. A więc z trzech znaczeń wybierasz sobie jedno, tak? I dorabiasz sobie do twojego punktowego zbawienia, tak? Bo tutaj pan Rafał nas częstuje właśnie punktowe zbawienie. No on tutaj pisze o tym punktowym zbawieniu, czyli klepniesz, że wyznasz, że Jezus jest Panem i już jesteś punktowo zbawiony. No właśnie. A więc zatrzymajmy się troszkę nad tymi znaczeniami. Oczywiście osiągnąć znaczy uzyskać coś, tak? A więc idę do banku, uzyskuję pożyczkę, a więc osiągłem pożyczkę. Ale dojść, dobiec.
do miejsca będącego celem. I teraz, moi drodzy, czy święty Paweł może mieć tutaj na myśli wyznanie Jezusa jako Pana i już i tak, i to, że bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, wyznanie jej ustami do zbawienia. Czy może mieć tutaj na miejscu właśnie, że jak o, wyznasz Jezusa Panem, to już jesteś nieutracalnie zbawiony automatycznie? Nie, nie. Chodzi tu o proces. O proces. Za chwilkę sobie powiemy coś więcej i z innej strony to ugryziemy. Ale zobaczmy, ten sam święty Paweł, panie Rafale, bo pytasz mnie, czy ja znam polskie. Mówię tak, ale ja się pytam pana, czy pan znasz myśl Pawłową. Tak, ten sam święty Paweł w liście do Filipian pisze takie oto słowa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już to zdobyłem. Ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, 14, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie. Rafałku, do jakiej mety pędzi święty Paweł? Pędzić ku mecie? Osiągać. To znaczy... osiągać, to znaczy dojść, dobiec do miejsca będącego celem, tak? A więc święty Paweł pisze, że wytęża swe siły, by dobiec do celu. Pędzi ku mecie. Co jest metą świętego Pawła, panie Rafałku? Co jest twoją metą? Ty nie masz już żadnej mety, prawda? Boś se właśnie przez punktowe zbawienie przywłaszczył życie wieczne, zbawienie, Królestwo Boże, tak? No święty Paweł, ten sam święty Paweł pisze, że nie sądzę o sobie samym, że już to osiągłem. A więc dlaczego ty wciskasz sobie i nam, próbujesz wciskać, że już to osiągłeś, podczas gdy święty Paweł pisze, że jeszcze nie osiągnął, tylko dąży do mety. Jeszcze raz ponawiam pytanie, co jest tą metą, Rafałku? Właśnie by osiągnąć ten cel, tą metę, trzeba wytężać swe siły i wierzyć z wytrwałością w to, że Jezus jest Panem, a osiągniesz zbawienie. Święty Paweł pisze, święty Piotr, i to jest harmonia właśnie myśli między świętym Pawłem a świętym Piotrem w tym aspekcie. Pierwszy rozdział świętego Piotra. 8-9. Ucieszycie się radością niewymowną i niepojętą, kiedy osiągniecie cel waszej wiary. Zbawienie dusz. Tak? A o czym tu pisze święty Paweł? Osiągniesz zbawienie. Przez co? Przez wiarę w to, że Jezus jest Panem. Tak? Bo jeśli w sercu swoim uwierzysz, tak? I ustami wyznasz, że Jezus jest Pan. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił go z martwych, osiągniesz zbawienie, tak? A o czym pisze święty Piotr? Że właśnie dzięki tej wierze osiągniesz zbawienie, cel wiary. Święty Paweł pisze właśnie o osiąganiu mety, czyli tego celu wiary, życia wiecznego. W innym miejscu pisze, biegu ukończyłem, wiary dochowałem. Dlaczego wiarę miał dochowywać, Rafałku, skoro wiarę nie można utracić? Tak? Bieg ukończyłem. Gdzie bieg, Rafałku? Gdzie ty biegniesz? Przecież już jesteś nieutracalnie zbawiony. Nie. Jesteś nieutracalnie, oby się nie okazało, że nie jesteś nieutracalnie zwiedzony. Sam Chrystus odpowiada na pytanie, co mam zrobić, by osiągnąć życie wieczne. O, osiąganie nie jest osiąganiem, to jest punktowe, już masz zaklepane. Nie, zachowuj przykazania. A więc przez wiarę, przez ciągłe zachowywanie przykazań osiąga się ten cel. Zbawienie dusz. Nigdzie nie ma punktowego zbawienia, Rafałku. W swoim wykonaniu. Klepniesz formułkę, już jesteś zbawiony. Podobnie jak głosi pastor Chojecki i całe sekciarstwo. Nie ma czegoś takiego. Nie ma!
Zbawienie jest procesem, jest drogą, jest osiąganiem. Ten sam święty Paweł, jak może tutaj mieć na myśli punktowe zbawienie, że już jesteście nieutracalnie zbawieni, już jesteście zbawieni i wam nic nie grozi? Jak może mieć to na myśli, Rafałku, skoro ten sam święty Paweł pod natchnieniem tego samego świętego Ducha pisze do Kolosan: jesteście więc, jeśliście więc Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze. Dlaczego mają szukać tego, co w górze? To, co nie mają zapewnione? Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Dlaczego mają dążyć, Rafałku? Dlaczego mają dążyć i do czego mają dążyć? No, święty Paweł mówi, dążcie do tego, co jest w górze, nie? Czyli do nieba. Do chwały Chrystusa. No, ale przecież ty już ją masz, Rafałku, nie? Ty już ją osiągnąłeś nieutracalnie, punktowo. Klepłeś sobie formułkę, już masz. Dlaczego święty Paweł Kolosanom nakazuje szukać i dążyć? Co, Rafałku? Jak tutaj się ma twoje punktowe zbawienie do tego, co sobie tutaj czytamy? Do Filipian, do Kolosan i do świętego Piotra. Słowo Boże nie może sobie przeczyć. Nie może w jednym miejscu mówić, że trzeba o osiąganiu celu, jakim jest zbawienie duszy, a w drugim miejscu powiedzieć, że se klepniesz formułkę i nic nie trzeba osiągnąć. Zresztą ten sam święty Paweł, panie Rafałku, to już czwarty raz powtarzam. Mówi, że wytęża siły i dąży ku wyznaczonej mecie. Jaka jest twoja meta, Rafałku? Do jakiej mety dążysz? Do nieba? No przecież ty nie musisz już tam dążyć, bo już tam jesteś. No właśnie. Rafałku, widzisz, jak żeś przed nami, nie? Osiąganie tutaj jest procesem. Osiągniesz. Uwierzysz, osiągniesz. W tej wierze trzeba wytrwać do końca. I teraz, moi drodzy, są w Słowie Bożym pewne fragmenty, na które powołują się właśnie zwodziciele od nieutracalnego zbawienia. Takim zwodzicielem jest właśnie nasz pan Rafał, które wykorzystują. Na przykład święty Jan, apostoł, pisze w pierwszym swoim liście: chcę, abyście wiedzieli, że jeśli macie Syna Bożego, macie żywot wieczny. Czy w innym miejscu, jeśli obmywamy, że mamy pewny przystęp do świątyni, to jest chyba Hebrajczyków, tak? Przez krew Chrystusa, przez krew Baranka, tak? I tutaj święty Paweł też w tym samym tonie mówi: jeśli uwierzysz w sercu, że tak, wyznasz, że Jezus jest Panem, osiągniesz zbawienie. Czyli są to w naszej pielgrzymce, tak, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana, no ale Rafałek się już rozsiadł z Panem w niebie nieutracalnie. A więc, moi drodzy, jeśli trwamy Chrystusie, jeśli mamy Syna Bożego, tak, to możemy być pewni, że posiadamy już tu na ziemi życie wieczne. Jeżeli wyznajemy Chrystusa jako Pana naszego i wierzymy w sercu, możemy być pewni, że posiadamy życie wieczne. Ale posiadanie życia wiecznego nie jest osiągnięciem życia wiecznego. W takim znaczeniu, że mając Chrystusa tutaj, jeszcze nie znaczy, że ja z Nim jestem w niebie, w Królestwie Niebieskim. Widzicie tutaj różnicę? Chcę, żebyście wiedzieli, że jeśli macie Chrystusa, macie życie wieczne. Tak? Ale to nie jest równoznaczne z tym, że jesteśmy z Chrystusem w Jego chwale, że już jesteśmy po sądzie i ostatecznie zbawieni. Bo to życie można utracić. Można zerwać więzy z Chrystusem, wyprzeć się łaski. Zostać rozbitkiem w wierze. Tak, Rafałek tu będzie mówił, że tu chodzi o takich, którzy nigdy nie uwierzyli. Rafałku, nie może rozbić się w wierze ten, który nigdy nie uwierzył. Jeśli jest wypadek samochodowy i ktoś się rozbił samochodem, to znaczy, że on tym samochodem jechał, prowadził ten samochód i się rozbił na drzewie. A twoja logika mówi, aha, on się rozbił samochodem, ale skoro nie jechał samochodem, to się nie mógł rozbić samochodem, tak? Bo nie jechał samochodem. To jest to samo.
rozbitkowie w wierze to nie są tacy, którzy nie uwierzyli, tylko tacy, którzy uwierzyli, a się rozbili na skutek pokus świata i szatana. Dlatego Chrystus przestrzega: czuwajcie, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, strzeżcie się, aby was kto nie zwiódł, tak? Dlatego, Rafałku, wierzysz w Chrystusa, wierzysz w Chrystusowi, który nakazuje nam wierzącym prosić Go, nie dopuść, byśmy ulegli pokusie, ale zachowaj nas od złego. Rafałku, od jakiego złego Pan Bóg ma się zachować, skoro Ty już nieutracalnie jesteś zbawiony? I piszesz w innych pisach, że już masz, że taki już nieutracalnie zbawiony, że już ma zagwarantowany dojście do nieba. Tam piszesz, że Bóg go strzeże, Bóg go doprowadzi, nic mu nie grozi, tak? To gdyby tak było, to jaki sens ma zwracanie się do Ojca, żeby nas zachował od złego? Ano taki, bo Chrystus wiedział, że nam grozi zło, że wierzącym grozi zło, że mogą odpaść. Dlatego Bóg zachowuje wierzących ku zbawieniu, tak. A tam cytujesz jakiś fragment, że Bóg strzeże ku zbawieniu, tak, że Bóg zachowuje, to jest pierwszy Jana. Tak, bez wątpienia Bóg zachowa. Ale trzeba o to zachowanie prosić. Zachowaj nas od złego. Jezus nakazał tak prosić. A więc co, Jezus nie wiedział, że jak ktoś klepnie już formułkę, to nic mu nie grozi? A jednak grozi, bo kazał nam się prosić Ojca, by nas zachował od złego. Więc o ile trwamy w wyznaniu Chrystusa jako Pana i mamy tą wiarę w sercu, mamy życie wieczne. I wytrwanie w tej wierze prowadzi nas do osiągnięcia zbawienia. O tym osiąganiu pisze święty Piotr, o tym osiąganiu pisze też sam święty Paweł, Filipian, 3 rozdział. Nie zdobyłem tego. Pędzę ku wyznaczonej mecie, więc po raz enty, Rafałku, ku jakiej mecie pędzisz? Ku jakiej mecie wytężasz siły? Ku niebu? No przecież ty już je masz. Ku życiu wiecznemu? No już je masz nieutracalnie, więc co masz się wysilać? Czego szukasz? Przecież ty już to znalazłeś nieutracalnie, ale Kolosanom każe szukać, dążyć. Tak? Szukanie, dążenie, Rafałku, nie jest punktowe. Klepniesz sobie formułkę, już znalazłeś, już wszystko masz. Nie. To jest proces, Rafałku. Więc widzisz, trzymasz się tam kurczowo swojej wizji, przyklejesz sobie tam do tych dwóch wersetów jakąś swoją wizję, a trzeba patrzeć szerzej, Rafałku. A ty tego nie potrafisz. Nawet znaczenie słowa osiągać z PWN-u coś podesłał. Jedno odpowiada twojemu punktowemu znaczeniu, że osiągnąć jakiś cel, tak? A dwa pozostałe, dobieganie, dochodzenie, już cię wymiatają, Rafałku. I właśnie te dwa pozostałe, które mówią o dochodzeniu, dobieganiu do jakiegoś celu, pasują w kontekst Chrystusa. W kontekst Chrystusowej Ewangelii. Gdyby zbawienie było punktowe i nieutracalne, że zaklepniesz formułkę, Jezus by nie mówił, że gwałtem się zdobywa Królestwo Boże. Bo zdobywanie nie jest punktowe. Zdobywanie to jest walka. Gdyby życie wieczne, zbawienie, prawda, osiągnięcie zbawienia było punktowe, święty Paweł by nie nakazywał Tymoteuszowi walki o wiarę i zdobywania życia wiecznego. Walcz o wiarę, zdobądź życie wieczne. Po co święty Paweł pisze o tym, żeby walczył o wiarę, skoro Bóg już go nieutracalnie zachowuje, suwerennie? Widzisz? Sekciarstwo jest dla śmierdzących, cuchnących, nierobów, leniów, flejów i tchórzy. Pozdrawiam.